Czemu służy Toyota Prius? Kiedyś służyła jako sposób na manifestację, że jest się eko, jest się trendy, albo jest się gwiazdą hollywoodzką, które kupowały te samochody na potęgę, aby się wyróżnić z tłumu. Dzisiaj, kiedy mamy już którąś najnowszą generację Toyoty Prius, tak jak mówiłem ostatnio, nie wiadomo, czy to jest trzecia, czy czwarta generacja, mamy samochód, który ani już nie jest taki brzydki, w sumie super piękny też nie jest, ale powiedziałbym, że nie jest brzydki, ani też nie jest już to auto, które służy wyłącznie do manifestacji, dlatego że to jest samochód, który już jak najbardziej może służyć do oszczędzania, bo samochód jest niewiarygodnie oszczędny, a do tego, aby uzyskać tę oszczędność, wcale nie trzeba mieć doktoratu z fizyki i z elektryki, wystarczy tylko odpowiednio operować gazem. Za chwilę to pokażemy. Pogoda nie sprzyja, ale zanim tu się porządnie rozpada, może zdążymy zrobić przynajmniej tą część zewnętrzną, a więc zacznijmy od silnika. Zwykle mówię, że pod maską samochodu X może się znaleźć jeden z dwóch, trzech, pięciu silników. Tym razem pod maską Toyoty Prius znajdą się dwa silniki. Naraz będzie to silnik spalinowy o mocy 99 koni, pojemności 1,8 oraz silnik elektryczny o mocy 80 koni. Łącznie ten układ daje 136 koni mechanicznych. W innym filmie już tłumaczyłem, dlaczego tych koni się nie łączy, więc nie obliczając całkowitą moc tego układu, nie dodajemy po prostu 99 i 80. Momenty obrotowe tych silników są różne. Mamy 142 Nm w przypadku silnika spalinowego i 207 w przypadku silnika elektrycznego. W sumie samochód może pędzić z maksymalną prędkością 180 km na godzinę, natomiast do pierwszej setki potrzebuje 11,4 sekundy. Mówimy oczywiście o wersji plug-in testowanej przez nas. Również jeśli chodzi o spalanie, oczywiście same dobre wieści, dlatego że z naładowaną baterią plug-in jest w stanie zaoferować nam spalanie na poziomie 2,1 litra, a więc tyle co nic. Sprawdźmy to za chwilę, również jak i przyspieszenie, mimo że asfalt jest dosyć mokry, ale myślę, że dla tego samochodu nie będzie to większym problemem. Szybki test dwumetrowca. Miejsce znajdziemy tu bez problemu. Mamy standardowe regulacje, również jest regulowany elektrycznie tutaj odcinek lędźwiowy. Nie jest to idealnie wygodny fotel. Przejechałem tym samochodem około 400 km i do końca nie udało mi się ustawić fotela pod siebie. Gdzieś jest jedno wygięcie na oparciu, które mi nie odpowiadało mimo możliwości regulacji. Jeśli chodzi o możliwość regulacji kierownicy, to również wydaje mi się, że ten zakres jest tutaj dosyć symboliczny. Jak również na wysokość. Jest to bardzo niewielki zakres. Tak czy inaczej mamy tu dwie płaszczyzny, chociaż wolałbym to troszkę bardziej do siebie wysunąć, ale teraz sprawdźmy, jak ja się zmieszczę sam za sobą. Teraz jest nie, chyba jest za blisko. Teraz jest poprawnie. I zobaczmy. Od razu na początek zwróćcie uwagę, że tylna szyba chowa się w drzwiach całkowicie. Miejsca za mną powinno być całkiem sporo. Zajmuję miejsce i siedzę bez najmniejszego problemu. Moje kolana ledwo dotykają fotela przede mną, więc naprawdę nie jest źle. Co prawda ten opadający dach robi swoją złą robotę i nad głową niestety miejsca nie mam. Ja tutaj za bardzo nie mogę się wyprostować, więc tu niestety tak do metr, myślę 80, będzie można siedzieć bez problemu. Później już będzie to kłopotliwe. Idziemy dalej. Mamy dosyć właściwie symbolicznie zaznaczony tunel środkowy, który w ogóle nie będzie przeszkadzał piątej osobie, która zajmie miejsce w samochodzie. Nad głową mamy jedno źródło światła. Jeśli chodzi o schowki, mamy schowki za fotelami. Niestety nie mamy schowków w drzwiach. Tutaj widać, że to miejsce jest puste. Tu teoretycznie jest taki mały schoweczek, ale to raczej na schowanie jakiejś monetki. I podłokietnik, proszę bardzo, on co prawda tak opada do końca, nie trzyma się w jakiejś horyzontalnej
pozycji, no ale jest i możemy tu, prawda, włożyć dwa kubki z napojami. Jest bardzo, bardzo naprawdę luksusowo miękki, jak w jakimś komplecie wypoczynkowym do salonu, więc myślę, że tu, jeśli chodzi o podróżowanie we czwórkę, to osoby siedzące z tyłu będą miały zupełnie komfortową podróż. Napęd hybrydowy ma swoje wymagania i tu w przypadku Toyoty, zresztą w Lexusach jest podobnie. Po prawej stronie na tylnej kanapie znajduje się taka kratka, to jest kratka wentylacyjna dla baterii, które oczywiście mogą się grzać w trakcie jazdy, a więc zajmując miejsce na tylnej kanapie, poproście pasażerów, aby swojej poduszki do podróży nie umieścili właśnie w tym miejscu, dlatego że baterie mogą się przegrzać. Po podniesieniu klapy bagażnika znajdziemy bagażnik, który jest umieszczony dosyć wysoko. Podłoga bagażnika jest naprawdę wysoko, natomiast próg załadunkowy bagażnika praktycznie nie istnieje. Od razu za tym progiem zaczyna się jego podłoga. Oczywiście tajemnica jest bardzo prosta. Mamy tam pod spodem mnóstwo baterii napakowanych i zarówno do takiej zwykłej hybrydowej jazdy, jak i tych dodatkowych baterii, które odpowiadają za możliwość przemieszczania się na samym prądzie. Mamy oczywiście taki dodatkowy schowek, którym możemy przechowywać gaśnicę czy też trójkąt, ale przede wszystkim znajdziemy tu kable. Kable do ładowania tego samochodu z gniazdka w garażu. To wyłożę na zewnątrz, ponieważ za chwilę to pokażę. Natomiast jeśli chodzi o takie drobne elementy, no tu mamy jeszcze takie dodatkowe schowki. Dosyć ciekawie to jest rozwiązane, bo to jest takich troszkę, moim zdaniem, zbyt prosto jest zrobione. Chyba w Aurisie widzieliśmy podobne rozwiązanie. Trudno to nazwać rozwiązaniem, po prostu plastik rzucony na inne. I tutaj niestety trzeba podnieść jedno gięto, znaczy jedną półeczkę, żeby wyciągnąć, chyba że... A, tu mamy jeszcze inne. Dobra, Łukasz, dzięki za pomoc. I tu mamy kompresor i generalnie zestaw naprawczy do uszkodzonej opony. Dojazdówki tu niestety nie znajdziemy. Bagażnik liczy sobie 443 litry, więc całkiem spory, natomiast on jest dosyć płaski, on jest obszerny, ale płaski, więc jeśli zechcemy przewieźć przykładowo wózek, no to będziemy musieli troszkę z tym powalczyć i nie wiem, czy to się uda. Ciekawostką jest możliwość wyłączenia podświetlenia, to jest ciekawe, bo tutaj z jednej strony mamy światełko i to światełko możemy wyłączyć albo włączyć takim zwykłym przyciskiem, nie wiem w jakich okolicznościach mogłoby to się przydać, bo moim zdaniem powinno po prostu świecić za każdym razem po odniesieniu i już, ale okej. Możemy oczywiście zdemontować roletę i możemy oczywiście złożyć oparcie tylnej kanapy i wtedy uzyskujemy płaską podłogę bagażnika, chociaż no, umówmy się, to, że ona płaska, to tak troszkę wyszło przez to, że podłoga bagażnika jest na tyle wysoko, że konstruktorzy praktycznie nie musieli walczyć z tym, żeby uzyskać płaską powierzchnię, bo co się złożyły oparcie, no to akurat się znalazły na wysokości bardzo wysoko umieszczonej podłogi. Więc można tą przestrzeń, jak widać, powiększyć i myślę, że to ma całkiem spore możliwości przewozowe, chociaż jeszcze raz podkreślę, bagażnik jest dosyć niski. Jeśli chodzi o zamykanie, to mamy dwa wygodne uchwyty, więc z tym nie będzie problemu. A teraz, póki jesteśmy przy tym kablu, pokażę po pierwsze, z tej strony, z prawej strony ładujemy, karmimy ten samochód prądem. Mamy tu specjalną wtyczkę, włączamy. Po drugiej stronie podłączamy do zwykłego gniazdka. Uwaga, to jest gniazdko na 230 V, a więc jeśli chcemy podjechać do jakiejś stacji ładowania szybkiego i tak dalej, to niestety nie ma takiej możliwości, aby ten samochód ładować w trybie przyspieszonym. Ale z drugiej strony i po co? Ponieważ możemy ten samochód naładować ze zwykłego domowego gniazdka w ciągu 1,5 godziny, a więc dosyć szybko. I jeszcze jedna rzecz, jeśli zechcemy naładować ten samochód z gniazdka w miejscu publicznym, to będziemy musieli te 1,5 godziny spędzić gdzieś w okolicy samochodu, dlatego że po jego podłączeniu tę wtyczkę możemy bez problemu wyciągnąć, a więc wyciągnąć z drugiej strony i pójść sobie na skup złomu. Oczywiście my tego nie zrobimy, ale niebezpieczeństwo istnieje. A więc miejcie na uwadze
tutaj konstruktorzy pomyśleli raczej o tym, że jest to ładowanie w własnym, prywatnym garażu, gdzie po prostu podłączamy, zamykamy bramy i rano mamy ten samochód naładowany. Oczywiście jest możliwość również z kabiny ustawienia godziny ładowania, tak aby samochód się ładował w czasie, kiedy jest jakaś tańsza taryfa i można ten samochód naładować jeszcze taniej, nawet przy takiej płaskiej taryfie jest to koszt około 3 zł, a więc wydaje się, że przejechanie około 20-25 km za 3 zł jest raczej bardzo dobrą ofertą. Po przeciwnej stronie mamy zwykły wlew paliwa, wlew, do którego chwilowo nie mam dostępu, więc wycieczka do przodu. To oczywiście nic odkrywczego nie pokażemy. Zwykły wlew paliwa, paliwo 95 oktanów i zbiornik paliwa ma 45 litrów i wystarcza przy bardzo rozsądnej, ostrożnej jeździe na ponad 1000 km. Sprawdziłem to osobiście, mam zdjęcia. Widoczność zwykle zaczynam od informacji, jak czytelne są zegary, ale nie w Priusie, ponieważ w tym samochodzie zegary znajdują się w centralnej części konsoli środkowej i tu mamy pod takim daszkiem wszystkie informacje o stanie naładowania baterii, o aktualnym trybie działania skrzyni biegów, o spalaniu, o tym, ile mamy paliwa i inne informacje, więc to wszystko znajduje się w tym miejscu. Przyzwyczajenie się do tego zajmuje dosłownie chwilę, więc myślę, że z tym nie ma problemu. Zwróćcie uwagę też, jak głęboki jest ten daszek, więc dzięki temu nawet kiedy słońce jest bardzo mocne, wszystko jest bardzo czytelne. Po lewej stronie lusterko jest dość długie, czytelne, więc tu nie ma problemu. Mamy tu też dodatkowy, taki rozdwojony u podstawy słupek A, który ułatwia nam manewrowanie, bo widać troszkę tego parkingu między ramionami tego słupka. Mamy też górną krawędź szyby, która jest dosyć nisko. Ja tu niestety widzę to mniej więcej o tak, jak teraz widzicie, a więc niestety na światłach muszę się schylić. Podobna sytuacja jest na godzinę pierwszą. Widzę niestety przede wszystkim lusterko, więc żeby zobaczyć więcej, muszę się ponownie schylić. Słupek, a po prawej stronie jest dzięki temu, że mamy taką dużą dosyć szybkę, nie utrudnia nam parkowanie, manewrowanie. Podobne wielkości szkiełko mamy tutaj w słupku C, który również ułatwia nam manewrowanie. I na końcu bardzo ciekawa sytuacja mamy z tyłu. Mamy taką wielką szklaną, przeszkloną klapę bagażnika, która jest przydzielona spoilerem. Na pierwszy rzut oka to przeszkadza, ale w praktyce okazuje się, że jest to świetne rozwiązanie, dlatego że dzięki temu część jest pochylona, a część jest niemal pionowa, co upraszcza zorientowanie się, gdzie dokładnie kończy się bagażnik i gdzie nam kończy się parkowanie. Natomiast zwróćcie uwagę też na to, jak to widać we wstecznym lusterku. Mamy widok dosyć duży, sporo jest tej przestrzeni przeszklonej, natomiast po środku przebiega właśnie ten spoiler. I trzeba powiedzieć, że miejsce dobrane jest w bardzo ciekawy sposób, dlatego że ten spoiler dokładnie zasłania większość reflektorów samochodów jadących za nami, a więc spełni on funkcję taką ochronną dla naszych oczu, jeśli ktoś nawet przypadkiem jedzie na długich światłach, nam to po prostu nie przeszkadza. Jeśli zechcemy włączyć bieg wsteczny, to mamy... Moment, coś tu nie zadziałało. Teraz, o proszę bardzo. Chwilę trzeba poczekać, ale już mamy. Mamy tu kamerę cofania, która ułatwia... Oczywiście słyszycie, co się dzieje, prawda? To, że ja nie jestem zapięty, to nie jest powód tego, że to tak się drze. Po prostu podczas cofania ten samochód uważa, że jest to na tyle niebezpieczny manewr, że on musi tak cały czas nadawać. I mamy tu... O, właśnie Łukasz nam pomachał. Mamy tu również takie linie, które się wyginają podczas skręcania kierownicy, a więc wiemy dokładnie, dokąd jedziemy, wiemy dokładnie, którędy samochód skręci, kiedy skręcimy koło kierownicy, więc wydaje się, że z manewrowaniem Prius naprawdę nie będzie miał najmniejszych problemów.
jak na auto hybrydowe, Prius nie szokuje w jakiś bardzo specjalny sposób. Mamy tutaj wrażenie, że siedzimy w prawie zwykłym samochodzie. Oczywiście różnice się zaczynają, kiedy zaczynamy się przyglądać różnego rodzaju przyciskom. I to przykładowo są typowe przyciski dla hybrydy. Mamy tryb Eco Mode, okay, to się spotyka w innych samochodach. Mamy tu tryb EV City, czyli próba zmuszenia samochodu do tego, aby jechał tylko i wyłącznie w trybie miejskim, czyli tylko i wyłącznie na prądzie. To nie zawsze się udaje, dlatego że musi być odpowiednia temperatura, musi być odpowiednio stan naładowania baterii i nie możemy jechać zbyt szybko. Mamy też przycisk HVEV, czyli przyłączenie pomiędzy trybem takim zwykłym, hybrydowym, a trybem elektrycznym, czyli trybem, który jest możliwy tylko kiedy mamy naładowaną baterię z gniazdka. Możemy to przyłączyć, czyli możemy mieć naładowaną baterię, a wciąż jechać w trybie hybrydowym. Nie ma za to przycisku Power, który w zwykłym Priusie jest dostępny i który sprawia, że samochód zachowuje się tak bardziej z wigorem na drodze. Tu w Priusie pluginie go zabrakło. Poza tym mamy całą tablicę rozdzielczą w różnego rodzaju przyciskach do obsługi radia, nawigacji. Mamy kilka przycisków do wentylacji i mamy aż 4 przyciski do obsługi head-up displaya, czyli możemy tu go w ogóle włączyć, wyłączyć. Możemy osobnym przyciskiem z osobnym takim światełkiem LED-owym zdecydować, czy na nim mają być wyświetlane również polecenia nawigacji, bo to też potrafi zrobić, jak również regulacja wysokości czy podświetlenia jest osobnym przyciskiem. Efekt jest taki, że ja uważam, że to wszystko jest troszkę przeładowane przyciskami, chociaż jak na hybrydę i to mogło być jeszcze bardziej, powiedzmy, wycudowane. Po środku mamy duży ekran schowany bardzo głęboko pod takim daszkiem, gdzie mamy wymienione wszystkie najważniejsze parametry jazdy, jak również jest możliwość obserwowania, w jaki sposób przepływa energia w tym samochodzie, więc mamy silnik, mamy baterię, mamy generator, mamy koła i widać różnymi strzałkami, to za chwilę pokażemy w jeździe, w jaki sposób ta energia przepływa i w zależności od tego, czy przyspieszamy, czy hamujemy i w jaki pozycji jest ustawiona skrzynia biegów, możemy odpowiednio obserwować, jak ta energia przepływa z jednego miejsca do drugiego. Skrzynia biegów zresztą jest o tyle ciekawa, że to jest joystick sterujący skrzynią CVT i po przełączeniu jakiegokolwiek trybu, ona zawsze wraca w to samo miejsce. Tryby mamy w zasadzie 4, jak widać. Mamy drive standardowy, mamy cofanie wsteczny standardowy, mamy neutral, ale mamy też ciekawy tryb, który jest tu opisany trybem B, czyli po jego włączeniu Możemy odzyskiwać energię dużo bardziej skutecznie podczas każdego hamowania, czyli po zdjęciu nogi z pedału gazu samochód zaczyna dosyć wyraźnie hamować, odzyskując energię z hamowania. Jest to sposób na takie podładowywanie oczywiście baterii, ale też sposób na to, żeby hamować silnikiem, czyli na przykład zjeżdżamy z długiej górki i nie chcemy przegrzać hamulców, włączamy właśnie tryb B i w ten sposób po pierwsze ładujemy akumulatory, a po drugie samochód nie rozpędza się w dół tak szybko. Jeszcze z ciekawych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jest system, który pozwala, nie odrywając wzroku od drogi, wykryć, na jakim przycisku dokładnie leży nasz kciuk. Mamy tu pod każdym kciukiem mamy taki zestaw przycisków. Tu na przykład ten przycisk odpowiada za wyświetlane tutaj na tym po prawej stronie informacje, po lewej stronie odpowiada za jakieś tam statystyki. Tu możemy sterować, co ciekawe, klimatyzacją. Natomiast jeśli położymy palec na tym przycisku, jeszcze nie dociskając, to wyświetla nam się tu, jakby na takim dodatkowym poziomie, widać to, mam nadzieję, w kamerze, mi Łukasz może zbliżysz to, widać po położeniu palca, widzimy, że jest podświetlone DISP, czyli ja jestem w tej chwili kciukiem na przycisku Display i dopiero po jego naciśnięciu coś się zmienia i ja tu widzę faktycznie efekt działania tego przycisku. Czyli jeśli ja nie jestem pewien, gdzie wylądowałem kciukiem, to ja wcale nie muszę odrywać oczu od drogi na dół aż do kierownicy, tylko wystarczy, że zjadę minimalnie niżej i tutaj będę widział na żółtym kolorem podświetlone, gdzie dokładnie znajduje się mój kciuk. Bardzo ciekawe rozwiązanie, widziałem to tylko i wyłącznie
w Priusie, chociaż szczerze powiedziawszy ja z tego nie korzystam. Uważam, że to jest fajne, ciekawe, warte pokazanie, natomiast w praktyce to chyba jednak łatwiej to nałożyć się i wymacać i w ogóle nie zwracać uwagi na to, gdzie to jest, bo po prostu po chwili kciuk już dokładnie wie, gdzie się znajduje. Jeśli chodzi o wykończenie tego samochodu, to no, trudno oczekiwać w samochodzie, który jest na wskroś taki bardzo ekologiczny, że tu znajdziemy drewno, czy też jakieś naturalne materiały, bo nie po to oszczędzamy środowisko, nie pozwalamy białym niedźwiedziom żyć, żeby później je, prawda, oskubać ze skóry i użyć tej skóry do wykończenia wnętrza. Chociaż fotele mają akurat skórzaną tapiserkę, ale popatrzcie, cała reszta, wykończenie, te wszystkie tworzywa są twarde i mam wrażenie, że Prius jest dumny z tego, że to jest twarde, dlatego że właśnie tak ma być, to jest samochód, który jest w pełni, nadaje się do recyklingu, nawet złośliwi twierdzą, że w razie potrzeby można ten samochód spokojnie zjeść i będzie niemal całkowicie nadawał się do przetrawienia. Mamy więc mnóstwo twardych plastików. Niektóre z nich dosyć wyraźnie uginają się pod palcem. Tutaj jak naciśniemy, to widać, że to wszystko jakoś tak dosyć chodzi, nawet dosyć trzeszczy. Ale szczerze powiedziawszy, w samochodzie, którym zejście przy normalnej jeździe do 4 litrów nie stanowi problemu, a przy oszczędnej jeździe do niemal 3 litrów nie stanowi problemu, jest to mocno drugorzędne, czy ja mam tutaj trzeszczący plastik, czy też nie mam. Na drzwiach jest taka sytuacja, że jak naciśniemy bardzo mocno, widać to? Jak naciśniemy bardzo mocno, to widać, że te drzwi bardzo mocno się uginają, ale z drugiej strony jak pociągniemy za klamkę, to już nic się nie dzieje. W ogóle jest zupełnie cicho, a te drzwi nie deformują się w jakiś taki bardzo wyraźny sposób. Schowków nam nie brakuje. Tu mamy schoweczek na tam niewielką butelkę wody. Mamy taki jeden schowek przed pasażerem, co prawda w ogóle niewykończony, więc cokolwiek tu będzie, no to na zakrętach będzie niestety hałasowało. Mamy drugi schoweczek. Patrzcie, jaka instrukcja obsługi, to jest grubość, prawda? Musimy to wszystko przeczytać, czy nie? Mam nadzieję, że nie. I tu jest też niestety, nie jest w jakiś bardzo specjalny sposób wykończone. Mamy też miejsce na kubek jedno, mamy miejsce na kubek drugie. Mamy pod podłokietnikiem taki całkiem sporej wielkości schowek z wyjściem USB i wyjściem 12V, ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że pod tym fragmentem centralnej konsoli znajduje się taka półeczka i na tej półeczce możemy jeszcze odłożyć telefon komórkowy, możemy go sobie tutaj ładować, ponieważ mamy tu wyjście 12V. Mamy tu również sterowanie podgrzewaniem foteli i jest to generalnie bardzo takie praktyczne i przydatne miejsce do właśnie przewożenia rzeczy, których z zewnątrz zresztą nie będzie tak dobrze wcale widać. Więc jest to od strony praktycznej samochód zupełnie w porządku i wydaje mi się, że poza tym, że nie jest to zbyt, powiedzmy, z dbałością o szczegóły wykończone, to miejsca do odkładania drobnych przedmiotów, przynajmniej z przodu, na pewno nie zabraknie. Nad głową mamy bardzo przyjemną tapicerkę, mięciutką i taką przyjemną w dotyku. Mamy podświetlone lusterko, także myślę, że samochód od strony funkcjonalnej, praktycznej w zupełności ok, ale tak naprawdę największą jego wartością dopiero możemy się zachwycić, kiedy włączymy tryb drive i pojedziemy do przodu. Za chwilę to zrobimy. Po włączeniu zapłonu nic nie słyszymy, nic się nie dzieje. System po prostu jest gotowy do jazdy, a samochód nie musi wcale do tego uruchamiać silnika. Po włączeniu na skrzyni biegów trybu drive wciąż nic się nie dzieje. Wciąż jesteśmy gotowi do jazdy, a silnik spalinowy nie jest do tego potrzebny. A więc po prostu dodajemy gazu i jedziemy. Jeśli będziemy jechać bardzo ostrożnie, nie naciskając pedału gazu zbyt głęboko, to i tu mamy taki pasek, który pokazuje dokładnie, jaki mamy jeszcze zasięg tego możliwej głębokości naciśnięcia pedału gazu, żeby pozostać na prądzie, to widzimy, że możemy jechać całkiem sprawnie i w zasadzie w takim tempie miejskim wystarczająco szybko, aby wykorzystywać tylko i wyłącznie prąd
i nie być przy tym oczywiście zawali drogą. Nasz silnik spalinowy wciąż jest wyłączony. Możemy oczywiście bardzo mocno nacisnąć gaz, co sprawi, że komputer zadecyduje, że mimo że mamy tryb elektryczny, silnik elektryczny wymaga wsparcia silnika spalinowego i wtedy po naciśnięciu gazu widzimy, słyszymy też, że silnik spalinowy zaczyna działać. Widzimy tam pokazywane od razu średnie spalanie, około 5 litrów. Natomiast jeśli przełączymy na wyświetlaczu, w jaki sposób przepływa energia pomiędzy poszczególnymi elementami w tym samochodzie, proszę bardzo, widzimy tak. Mamy silnik, który w tej chwili działa i który w tej chwili ładuje, przekazuje swoją energię do silnika elektrycznego oraz na koła. Mamy również informację w tej chwili, że no, ta informacja się zmienia co chwilę, w zależności od tego, czy ja nacisnę gaz, czy też przestanę naciskać gaz. Mamy taką sytuację, że albo silnik elektryczny ładuje baterię, albo bateria daje prąd do silnika elektrycznego, albo silnik spalinowy działa, albo jest wyłączony, albo wspomaga silnik elektryczny, albo też wspomaga bezpośrednio koła. Generalnie kombinacji mamy bardzo wiele, a wszystkie one służą tylko jednemu, aby wykorzystać tę energię, którą mamy, czy to w baku, czy to w baterii, w maksymalnie optymalny sposób i sprawić, żeby żadna energia, żadna część tej naszej energii nie została zmarnowana. A więc kiedy ja puszczę pedał gazu, no to jedziemy z rozpędu jeszcze jakiś czas, a z kół energia przekazywana jest na silnik elektryczny, który w tym momencie działa jako generator i ładuje baterię. Możemy ten efekt znacznie wzmocnić, kiedy przełączymy na skrzyni biegów tryb z drive na B, czyli brake, i wtedy po włączeniu tego trybu, dopóki naciskamy pedał gazu, w zasadzie nie czujemy różnicy. Natomiast kiedy zdejmiemy nogę z pedału gazu, to wtedy czujemy, że samochód zaczyna wyraźnie bardziej hamować. To jest to, co opisywałem wcześniej, czyli możliwość takiego hamowania silnikiem, który przy okazji przekłada się na to, że nasza bateria jest znacznie szybciej naładowana, ponieważ dużo więcej energii odzyskiwanych jest właśnie z energii kinetycznej samochodu. Jeśli mamy naładowaną baterię, to możemy mimo wszystko jechać w tradycyjnym trybie hybrydowym, pozostawiając tę baterię, powiedzmy, na inne okoliczności. Wtedy tutaj mamy taki przycisk HVV. Po jego naciśnięciu, to widać na innym trybie wyświetlacza. O, przed chwilą było. Jeszcze raz muszę przewinąć. Teraz. I teraz mamy na wyświetlaczu samochodzik i tryb eko. Jeśli ten samochodzik się włączy, ten tutaj, to będzie to oznaczało, że jedziemy w trybie wyłącznie elektrycznym. Mamy w tej chwili, jak widać tutaj, spalanie niezerowe, a więc jedziemy z użyciem silnika spalinowego. Z jakiegoś powodu komputer teraz postanowił, że musi użyć tego silnika. Prawdopodobnie poziom naładowania baterii spadł, więc w tej chwili jest ładowany. Zresztą to możemy też podglądać odpowiednim ustawieniem. Teraz widzimy, rzeczywiście silnik spalinowy ładuje baterię, której poziom spadł poniżej połowy, więc komputer uznał, że jest to właściwy moment, żeby ją doładować. Natomiast jeśli przejdziemy z powrotem w tryb w pełni elektryczny, teraz, no to w tym momencie automatycznie mamy wyłączony silnik spalinowy, jedziemy już na samym prądzie i tak jak wcześniej pokazywałem, możemy całkiem sprawnie przyspieszać, ale tylko i wyłącznie do określonej prędkości, dlatego że powyżej 75 raczej zostanie już wtedy dołączony silnik spalinowy. I z powrotem możemy przyłączyć się na tryb hybrydowy i jak widać, dopóki mamy ten samochodzik EV wyświetlony, wciąż jedziemy na prądzie, to się niczym nie różni, ale po niewielkim naciśnięciu pedału gazu od razu zostanie dołączony silnik spalinowy. Czyli różnica pomiędzy trybem EV i HV tak naprawdę sprowadza się do tego,
że komputer dużo wcześniej i dużo chętniej zaangażuje silnik spalinowy w to, aby napędzać samochód, natomiast w trybie EV on będzie do ostatniej chwili korzystał tylko i wyłącznie z prądu i ten tryb EV jest możliwy tylko i wyłącznie, kiedy mamy naładowaną tą dodatkową baterię. Ponieważ ze zwykłą baterią, która jest w każdym Priusie, to możemy również jechać w trybie wyłącznie elektrycznym, to się nazywa EV City, ale to jest dużo bardziej kapryśny tryb, który działa tylko i wyłącznie, kiedy jest spełnionych szereg warunków, między innymi kiedy nie naciskamy zbyt mocno gaz, kiedy nie jedziemy zbyt szybko, kiedy jest odpowiednio naładowana bateria, kiedy samochód jest odpowiednio zagrzany, kiedy mamy przykładowo wyłączone ogrzewanie i nawiew. Jest całe mnóstwo warunków, które muszą być spełnione i wtedy dopiero będziemy mogli korzystać z trybu elektrycznego. Więc samochód pod tym względem, taki tradycyjny Prius, jest dosyć kapryśny, ale ja bym radził nie skupiać się na tym, żeby jechać na samym prądzie, dlatego że w tym samochodzie właśnie kombinacja prądu i paliwa daje taki niesamowity efekt. Jesteśmy w stanie w tym samochodzie, proszę bardzo, mamy przeze mnie zrobione, ja widzę już 500 km, 513 km przejechanych, średnie spalanie 4,1 przy średniej prędkości 57 na godzinę. Ja za chwilę pokażę wszystkie pomiary, które zrobiłem w trakcie tej podróży przy jeździe bardzo szybkiej i bardzo powolnej, aby pokazać, jaka jest rozpiętość spalania i jakie są możliwe wyniki do uzyskania. Co do samych wrażeń z jazdy, to samochód przede wszystkim nie należy do aut sportowych, chociaż na to wskazywałoby zawieszenie. Samochód jest zawieszony bardzo twardo, ale to jest taki rodzaj twardości, który sprawia, że czujemy wszystkie nierówności. Natomiast ta twardość nie przekłada się raczej na jakieś wzorowe zachowanie w zakrętach. Samochód jest wyraźnie podsterowny, dąży do wyjechania z zakrętu niestety przodem i generalnie jego zachowanie sprowadza się do tego, że on prosi kierowcę, żeby jechać spokojnie, żeby pamiętać, że to jest przede wszystkim auto hybrydowe, ekologiczne i oszczędne, a nie auto, w którym szarżujemy, przejeżdżając zakręty z jakąś wielką prędkością. Zawieszenie jest tradycyjne, czyli z przodu mamy MacPersony, z tyłu mamy belkę skrętną, ale daje znać o sobie taka masa samochodu, której można było się spodziewać przy aucie, który ma do przewiezienia jeszcze zestaw baterii, więc mamy tutaj wagę około 1450 kg. Tu trzeba mieć na uwadze, że maksymalna ładowność tego samochodu jest niewiele większa. Możemy przewieźć co najwyżej 450 kg bagaży włącznie z pasażerami, a więc jak mamy 4 dorosłe osoby, to w zasadzie parę walizek i już się zbliżamy do maksymalnej ładowności. Na to trzeba zwracać w tym samochodzie uwagę. Układ kierowniczy również nie należy do jakichś specjalnie sportowych, czy dających jakieś niesamowite informacje na temat tego, po jakiej drodze jedziemy. Generalnie jest to samochód skierowany do osób, które nie oczekują wielkich emocji z jazdy. Raczej emocje z tego, że jadą takim gadżetem, który pozwala nieźle się bawić różnego rodzaju właśnie zabawkami typu odzyskiwanie energii, przepływ energii, kilka silników i tak dalej. I na końcu pochwała pod dystrybutorem, bo mamy bardzo niewielkie spalanie. Ale nie dla osób, które chcą przejeżdżać zakręty bokiem, zdecydowanie. Mamy za to bardzo, bardzo specyficzne hamowanie, które jest charakterystyczne dla wszystkich w zasadzie hybryd, czyli mamy taką sytuację, że po naciśnięciu hamulca delikatnym odczuwamy, że hamowanie odbywa się w pierwszej fazie nie za pośrednictwem klocków i tarcz, tylko za pośrednictwem stawiania dużego oporu przez generator, który odzyskuje właśnie energię i ładuje akumulatory. I w ten sposób odbywa się ta pierwsza faza hamowania, dopiero później wkraczają do akcji klocki i tarcze, zdecydowanie zatrzymując samochód w miejscu. Natomiast trzeba do tego się bardzo mocno przyzwyczaić, bo przez pierwsze kilka hamowań wydaje się, że ten samochód coś ma nie w porządku z hamulcami, dlatego że ja naciskam, a tu się coś dzieje, dosyć dużo słychać, że coś tam się nakręca, jakaś elektryczna część pod maską, ale auto wciąż do przodu, więc to musimy wziąć pod uwagę.
Teraz sprawdzimy, z jaką prędkością możemy się poruszać na samym prądzie. Mamy co prawda końcówkę baterii, jedziemy już 70 i wciąż jedziemy na samym prądzie. 74, 75, 76, wciąż jedziemy tylko na prądzie. 79, 80, 81, 2, no proszę bardzo, możemy jechać całkiem szybko, używając tylko wyłącznie prądu. I właśnie nam się skończyła chyba bateria, czy już się kończy, ale jedziemy 90 i wciąż silnik spalinowy nie jest zaangażowany. Jak widać, jeśli mamy naładowaną baterię, to płynnie, powoli naciskając gaz, możemy rozpędzić samochód do zupełnie normalnych prędkości, charakterystycznych zarówno dla miasta, jak i na trasę, ale jeśli naciśniemy bardzo mocno, to oczywiście momentalnie komputer zinterpretuje to jako konieczność zdecydowanego przyspieszenia i wtedy oczywiście silnik spalinowy wejdzie do akcji i wspomoże baterię swoją mocą. Rozpędzimy teraz samochód do 50 w trybie wyłącznie elektrycznym. Powinno to teraz zadziałać. Elektryczny EV City. O, teraz jedziemy. Rozpędzamy się do 50. I już mamy 50. Zobaczmy. Ile mu zajęło do 50? 9,7 sekundy, a więc raczej spokojna i płynna jazda na prądzie na nas czeka, jeśli zdecydujemy się na przyłączenie właśnie w tryb w pełni elektryczny, ponieważ niewiele powyżej 10 sekund można rozpędzić ten samochód z użyciem silnika spalinowego już do setki, a więc przyspieszenie jest o wiele, wiele mniejsze na samym prądzie, co wcale nie jest żadną oczywiście niespodzianką, jest tylko kwestia o ile, widać, że różnica jest całkiem spora. Tu jest jeszcze jedna bolączka, to i od chyba Lexusów także, mianowicie dosyć nieaktualne mapy w tych starszych samochodach, bo to ostatnio niedawno testowaliśmy chyba Toyota Corolla, które już miała aktualne mapy, ale tu popatrzcie, jesteśmy przed S8, która od dawna przecież już jest gotowa, a tu na mapie wciąż mamy informację, że tej drogi jeszcze nie ma. A teraz obiecane dane z pomiarów spalania. Zrobiłem 3 pomiary, każdy na odpowiedniej długości, a więc przez 45 km jechałem ze średnią prędkością 99 km na godzinę, a więc była to dwupasmówka ekspresowa z maksymalną prędkością 120 na godzinę. Auto spaliło 4,3 litra na 100 km. Następny pomiar był bardzo ekonomiczny, jechałem tak bardzo oszczędnie, jak tylko mogłem. I to nie oznaczało, że byłem zawali drogą, ale rozpędzałem się, powiedzmy, po wyjechaniu z terenu zabudowanego od 50 do 90 bardzo łagodnie. Efekt był taki, że średnia prędkość wyniosła 61 na godzinę, a spalanie wyniosło 3,2 litra, a pomiar był na 80 km. I trzeci pomiar był też poza miastem, też w takich warunkach, że maksymalna prędkość to jest 90 na godzinę. Natomiast pozwoliłem sobie na jazdę taką bardziej agresywną, z głębokim dociskaniem pedału gazu. I efekt był taki, że średnia prędkość o dziwo wcale się mocno nie różniła, bo zamiast 61 uzyskałem 63 na godzinę średnią prędkość. Natomiast na 114 km takiej jazdy auto spaliło 3,7 litra, a więc pół litra więcej niż przy spokojnym jeździe przy różnicy tylko 2 km na godzinę na końcu, jeśli chodzi o średnią prędkość, a więc z tego wynika, że najbardziej opłacalna jest płynna jazda, bo niemal z taką prędkością w takim samym czasie dojedziemy do celu, a spalimy naprawdę symboliczne ilości paliwa, bo tylko 3,2. 36 decybeli to oczywiście jest tło Warszawy, ponieważ w Priusie na postoju silnik nie pracuje, bo i po co. Toyota Prius możemy dostać już za 100 tysięcy złotych, dokładnie za 99 tysięcy 900, ale oczywiście w wersji zwykłej, nazwijmy to, hybrydowej, bez tego dodatku plug-in. Natomiast najdroższa wersja Toyoty Prius, wciąż nie plug-in, to jest około 114 tysięcy złotych, to jest wersja Prestige. Natomiast jeśli będziemy mówić o cenach wersji plug-in, to jest to zupełnie niestety inna liga cenowa, ponieważ zaczyna się to, ten samochód jest dostępny w
dwóch najdroższych wersjach wyposażenie i ta tańsza kosztuje 145 tysięcy złotych, natomiast odpowiadająca prestiż temu, co w zwykłym Priusie kosztuje około 114 tysięcy złotych, w tym samochodzie już po upuście kosztuje 165 tysięcy złotych. Jest to ogromna różnica cenowa i szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że jest to raczej ciekawostka z takimi cenami. Gdyby to była dopłata rzędu kilku, parunastu tysięcy, ok. Ale kiedy mamy różnicę rzędu 40 tysięcy złotych za to, żeby wykorzystać to, biegać za każdym razem, przy każdym postoju i szukać gniazdka, a następnie pilnować tego gniazdka, bo nikt go nam nie wyciągnął, bo to się nie blokuje, i mieć zasięg rzędu 20 km, wydaje się, że jest to tylko i wyłącznie oferta dla pasjonatów, którzy, ewentualnie dla osób, którzy naprawdę mają najdłuższy odcinek, który pokonują rzędu 20 km i którzy nie chcą słyszeć o tankowaniu paliwa, chcą jechać tylko i wyłącznie na prądzie, to być może dla takich osób będzie to odpowiedni samochód. Poza tym Prius, tak, zdecydowanie jest to tak samo oszczędny samochód. Ja uważam, że mając wersję Prius plug-in i jeżdżąc nią bardzo ekonomicznie, można uzyskać co najwyżej taki sam wynik jak w zwykłym Priusie, dlatego że kiedy baterie dodatkowe są rozładowane, musimy je wciąż ze sobą wozić. A więc to, co my zaoszczędzimy na początku podróży, jeżdżąc na samym prądzie, następnie jak mamy dłuższą podróż, niestety prawdopodobnie wydamy w postaci zwiększonego zużycia paliwa, ponieważ te baterie tu wciąż są, choć są puste i swoje ważą. Tak więc, jeśli jesteście zainteresowani napędem hybrydowym, z całą pewnością Prius jest godny polecenia, jest bardzo oszczędny, jest świetnym gadżetem, jest dla kogoś, kto ma taki ścisły umysł, jest świetną zabawką i nie pozwala naprawdę ani na chwilę nudzić się w trasie, dlatego że cały ten przebieg energii, przepływ energii naprawdę potrafi wciągnąć i świetnie całą drogę bawi kierowcę. Natomiast wersja plug-in, moim zdaniem tylko dla pasjonatów, jako pokazanie przez Toyotę światu, że na pluginie świat się nie kończy, możemy zrobić coś więcej, a czy my to musimy kupować? Na szczęście nie.